Pod moimi materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa często zadajecie pytanie o to, który VPN polecam i oczywiście żaden nie jest doskonały, ale jeśli chodzi o stosunek ceny do możliwości zabezpieczeń oraz szybkości działania, to według niezależnych testów oraz opinii użytkowników, w tym mojej, najlepszym wyborem jest CyberGhost. Doskonale zabezpiecza on nasze połączenie, zapewniając anonimowość i to bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystasz. Aplikacja jest przejrzysta, prosta w obsłudze i jest ona w języku polskim, a tym samym każdy odnajdzie się w niej bez najmniejszego problemu. Jedną z największych zalet, które wyróżniają CyberGhost na tle pozostałych, jest korzystanie z nowoczesnego protokołu zabezpieczeń, który doskonale szyfruje dane, ale jednocześnie jest też wielokrotnie lżejszy dla procesorów mobilnych a w końcu nie każdy siedzi przy komputerze desktopowym. W tych czasach coraz więcej osób korzysta z laptopów i przede wszystkim smartfonów, to dla tych właśnie urządzeń mobilnych nowy protokół jest tak istotny, gdy konkurencyjne aplikacje oparte na starych protokołach pracują w tle, to pożerają baterie w błyskawicznym tempie. W aplikacji CyberGhost, czy to na laptopie, czy na smartfonie, wystarczy zmienić protokół właśnie na WireGuard, który nie będzie już tak obciążał procesora naszego urządzenia, a co za tym idzie, nie będzie on też tak rozładowywał baterii. W każdym razie zalet jest dużo więcej. Są też pewne wady, o których nie omieszkam wspomnieć, dlatego zapraszam do uważnego obejrzenia całego materiału. Z tej strony Paweł, a to oglądasz kanał Techmania HD. Zapraszam. Led. Nie ukrywam, że choć temat bezpieczeństwa w sieci jest bardzo ważny, to jest on jednocześnie dość nudny, a mało kto lubi rozmawiać, czy tym bardziej słuchać o tym, jak powinniśmy się w sieci zachowywać, czy czego unikać. Lecz nawet dbając o cyberbezpieczeństwo tak, jak tylko się da, to zawsze coś nam umknie, a cyberprzestępczość nieustannie rośnie. Zaszyfrowanie połączenia oraz zamaskowanie adresu IP są tymi. Pierwszymi krokami, które powinniśmy podjąć w celu poprawy naszego bezpieczeństwa. Powodów, dla których powinniśmy korzystać z VPN jest wiele i dość oczywistym, wydaje się utrudnienie lub całkowite uniemożliwienie inwigilacji nas w sieci. Dostawcy internetu przechowują całą naszą historię przeglądania stron. Jeśli sami nie wykorzystują tych danych, chociażby do utworzenia targetowanej kampanii marketingowej, to już nieraz zdarzało się tak, że dostawca tak, aby dorobić sobie trochę do biznesu, decydował się na masową sprzedaż takich danych firmom trzecim. A co one robiły z tymi danymi, w to już nikt nie wnikał. Z kolei CyberGhost ma siedzibę w kraju, który umożliwia im zastosowanie tzw. polityki zerowych logów. Tym samym, nawet jeśli jakaś instytucja czy dowolny organ państwowy z innego kraju zwróci się do nich z żądaniem udostępnienia danych o użytkowniku, to oni tego nie udostępnią, bo zwyczajnie nie są w ich posiadaniu. W końcu to jest główną wartością VPN-a i za to właśnie płacimy. Dlatego tak poważna firma nie może sobie pozwolić nawet na jakiekolwiek podważanie swoich kompetencji w tym obszarze. Z tego tytułu odbywają się niezależne audyty bezpieczeństwa wykonywane przez Deloitte, czyli firmę zewnętrzną i, żeby nie było wątpliwości, nie jest to żadna firemka krzak, a ogromna organizacja o globalnym zasięgu. CyberGhost nie ma niczego do ukrycia, dlatego wszystkie raporty są dostępne na ich stronie i każdy ma do nich wgląd. Ciekawe w jaki popło wpadliby dostawcy internetu, gdyby taki audyt zrobiono u nich, chociaż coś mi się wydaje, że nieprędko to nastąpi. A skoro twój dostawca wie, z czym się łączysz i w jakim celu, to wielu dopuszcza się do ograniczania prędkości połączenia. Tak, twój dostawca wie, kiedy oglądasz Netflix, HBO Max czy Disney Plus. Wie też doskonale, że aplikacja automatycznie obniża jakość obrazu w momentach, gdy szybkość internetu spada. Dzięki temu możesz bez przeszkód i bez buforowania oglądać z tym, że jakość robi się lipna, ale dostawcy mają głęboko gdzieś fakt, że dopłacasz za 4K. Ci często przycinają szybkość transmisji z adresami kierującymi do platform streamingujących, co oszczędza im kosztów. CyberGhost ma specjalny tryb do streamingu, dzięki czemu twój dostawca nie będzie miał pojęcia, z czym się łączysz, a tym samym możesz korzystać z Takiej jakości, za jaką płacisz. Wiele osób decyduje się na VPN też po to, aby mieć dostęp do polskich serwisów streamingowych. Jeśli mieszkasz za granicą Polski i chcesz skorzystać z takich platform jak Player, TVP VOD, Polsat Boxgo czy innych, to bez VPN, jak pewnie sami dobrze wiecie, tak za bardzo się nie da. Tutaj wystarczy połączyć się z serwerem w Polsce i od tak sprawa załatwiona. Już wszystkie platformy widzą mnie jako osobę łączącą się z kraju. Takie to proste. Kolejnym powodem jest cenzura. W Chinach kontynentalnych nie zalogujemy się na Gmaila, nie poglądamy YouTube ani nie zalogujemy się na Facebooka. Zresztą wiele zachodnich serwisów jest tam całkowicie blokowanych. No ale Chiny to nie Polska i u nas nie stanowi to aż takiego problemu, chociaż i tu się znajdą strony perełki, których nie odwiedzimy z Polski bez tunelowania. Najbardziej oczywistym powodem, dla którego powinniśmy korzystać z VPN są sytuacje, w których łączymy się z publicznymi sieciami Wi-Fi. Nasi operatorzy komórkowi już coraz częściej udostępniają taki potężny, zdrowy pakiet danych, ale wciąż zdarza się tak, że gdy tych danych zabraknie, to łączymy się w sieci na lotnisku, w autobusie, czy o zgrozo, w szkole czy w miejscu pracy, a no chyba nie ma większej głupoty. Prawda jest też taka, że duży dostawca internetu raczej nie będzie od tak przeglądał Twojej historii odwiedzanych stron bez dobrego powodu. Z nakazem sądu już. Jak najbardziej. Ale co tak naprawdę powstrzymuje administratora sieci w szkole czy w Twoim miejscu pracy przed przeglądaniem całego ruchu sieciowego? Sam byłem świadkiem w moim miejscu pracy, że jedną osobę zwolniono. Ta osoba przeglądała to, czego przeglądać w teorii nie wypada, i choć robiła to na swoim jak najbardziej prywatnym telefonie, to połączona ona była z firmowym Wi-Fi, więc nawet nie było żadnej dyskusji. Musiała się spakować i od tak wyjść. Tylko jak myślicie. Czy menedżer od tak może sobie sprawdzać to, co pracownicy robią na przerwie? Swoją opinię napiszcie w komentarzu. I choć było to wiele lat temu, to po tym incydencie uznałem, że nie ma co kusić losu, bo późniejsze targanie się po sądach i tłumaczenie, co komu wolno, a czego nie wolno, nie będzie dla mnie rozrywkowe. No i od tamtego czasu zainteresowałem się właśnie bardziej VPN-ami. Ale wiecie co? Jeszcze nie widziałem usługodawcy VPN, który nie chwaliłby się w swoich materiałach, że to on. I tylko on jest najszybszy. No cóż, marketing. Przez lata testowałem wiele VPN-ów i tylko taka mała garstka jest cokolwiek warta. Jestem też zdania, że prędkości, które CyberGhost oferuje, w pełni zadowolą nawet bardziej zaawansowanych użytkowników. Zresztą ja nie jestem politykiem, aby dawać zapewnienia, które mijają się z prawdą i nie mają żadnego pokrycia. Dla mnie liczą się fakty. Innymi słowy Czas na benchmarki. Pierwszy test wykonujemy na laptopie z Windows'em jeszcze bez połączenia z VPN, co zweryfikuje natywną prędkość internetu. W tym wypadku na łączu od Orange o maksymalnej teoretycznej przepustowości pobierania 1 gigabita na sekundę i 300 megabitów wysyłania. Realnie pobieramy z prędkością 945, a wysyłanie przerzuca troszkę ponad 300 megabitów. Włączamy w takim razie aplikację CyberGhost. Łączymy się z serwerem w Warszawie i tu muszę uczulić, że testy wykonujemy będąc w Poznaniu, czyli 300 km dalej. Tutaj spadek również jest, ale tak jak mówię, łączymy się do serwera w Warszawie, a prędkość i tak podchodzi pod 850 megabitów na sekundę. Jeśli chodzi o wysyłanie, to tutaj spadek jest naprawdę znikomy. Na smartfonie z Androidem test też jest obowiązkowy. Tym razem wykonuję go z Irlandii, z Dublina, lecz przez sieć komórkową 5G. Bez VPN smartfon pobiera z prędkością 450 megabitów na sekundę i wysyła 142. Połączenie szyfrowane przy pomocy protokołu WireGuard z serwerem CyberGhost zostało teraz nawiązane, więc ponawiamy pomiary. Tym razem spadek jest dużo bardziej zauważalny. Co jednocześnie dowodzi, że nie w każdym kraju serwery są takie same. Ten w Polsce, owszem, daje radę, ale w Małej Irlandii widocznie wykorzystano coś słabszego. Sytuacja jednak się zmienia i dlatego tak ważne jest ponawianie testów co jakiś czas. Android TV to wciąż Android, ale powinniśmy sprawdzić również to, jak aplikacja radzi sobie na przystawce pod telewizorem. W tym celu skorzystam z urządzenia Nvidia Shield, o którym robiłem recenzję jakieś 6 lat temu, lecz bez obawy. Urządzenie to wciąż daje radę. Włączam aplikację, sprawdzam czy wybrany jest odpowiedni protokół i łączę się. Tu ponownie z Irlandią. Przystawki do TV służą do oglądania, więc dla odmiany zamiast opierać się na testach syntetycznych, włączę po prostu film. Wybieram najlepszą możliwą jakość 4K HDR, dźwięk przestrzenny i widzimy, że plik waży zawrotne 86 GB. Osoby płacące za Netflixy i inne takie tam konsumenckie serwisy streamingowe dla mas mogą się schować z ich jakościami, bo żaden nawet nie zbliży się do takiego poziomu. Może kiedyś zrobię film o tym, czego tu używam? Jeśli cię to interesuje, to daj łapkę pod tym materiałem i napisz komentarz, że chcesz materiał poświęcony temu zupełnie innemu streamingowi. A jeśli chcesz wiedzieć od razu, co to, jak to używać i prawidłowo skonfigurować, to osoby wspierające mój kanał, mające dostęp do Discorda, już taki pełen poradnik otrzymały, więc zachęcam do wspierania. W każdym razie, wracając do tematu, to przesuwam film gdzieś dalej i, no cóż, jak widzimy, wszystko działa tak, jak działać powinno. Film nie zacina się ani nic nie buforuje. Odtwarzanie leci z wtyczki opartej na torrentach, dlatego używanie z tym streamingiem VPN jest bardzo, ale to bardzo wskazane i jak widać, CyberGhost radzi sobie z tym doskonale. Zerknijmy jeszcze na jakiś ponad 10GB odcinek serialu i co mogę powiedzieć? Żyć nie umierać. Chodzi to jak złoto, jak dla mnie bajka, ale gdzieś natknąłem się na informacje mówiące o tym, że aplikacja na urządzenia Apple działa zdecydowanie wolniej. W takim razie robimy test poznania na iPhone 13 Pro Max. Bez VPN mamy 633 megabity w dół i 301 do góry. Odpalamy apkę, klikamy połącz i ponawiamy teścik. Ciągnie pod 500 megabitów na sekundę, finalnie zatrzymując się na 502. Wysyłanie zakończyło się z wynikiem 282 megabitów na sekundę, co na tym łączu jest i tak przecież niemal maksem. Nie mogę powiedzieć, aby był to wynik zły względem tego, ile urządzenie te wyciąga standardowo. Dla świętego spokoju i pewności spróbujmy jeszcze na iPadzie Pro. Mamy tutaj 753 MB na sekundę pobierania, 309 wysyłania. Znowu szybkie połączenie CyberGhost. Klikamy Start i przebija 630 megabitów w dół i 275 do góry. Realnie więc rzecz biorąc jest to na tyle szybki VPN, że nie odczujesz spadku prędkości będąc z nim połączonym. Na wykresie tak, widać to, ale jest to mały koszt względem bezpieczeństwa, który nabywamy i nie zapominajmy też o tym, że żaden test nie był wykonany z Warszawy, gdzie znajduje się serwer CyberGhost, a 300 km dalej. Niektóre usługi VPN zamulają takie gigabitowe łącza do 20 czy 30 megabitów i wtedy robi się naprawdę niesmacznie. Tutaj nie widzę najmniejszych powodów do narzeka. Jak dla mnie, prędkość jest bardzo ok, ale i sama usługa też ma wiele innych zalet. Pokaźna liczba serwerów, z czego wiele jest wyspecjalizowanych pod kątem strumieniowania lub pobierania torrentów protokół WireGuard też nie obciąża naszego, zwłaszcza mobilnego urządzenia. Jedną z największych, jeśli nie największą zaletą w moim odczuciu jest niska cena. Jak za tę jakość usługi oraz prędkości uzyskiwane, to te 2,3 euro, które w momencie opracowywania tego tekstu przekładały się na 8,88 groszy miesięcznie, to tyle co nic. Jeżeli podzielimy to na 7, to wychodzi już w ogóle śmieszna kwota 1 złotówki i 26 groszy na miesiąc. Hmm. dlaczego 7? Otóż CyberGhost pozwala na używanie usługi na 7 urządzeniach jednocześnie i jeśli chcesz się zrzucić z rodziną czy znajomymi, to jak najbardziej możesz i nikt się do ciebie, kolokwialnie mówiąc, nie przyczepi. Zresztą na stronie CyberGhost jest właśnie tak napisane, że jeśli chcesz, możesz udostępnić swoje dane logowania osobom, którym ufasz. Choć powiedziałbym, że wtedy te 7 urządzeń może nie starczyć, dlatego jeśli chcesz wykorzystać usługę do maksimum i podzielić się nią ze znajomymi, to zamiast instalować aplikację na każdym urządzeniu oddzielnie, zwyczajnie skonfiguruj ją na routerze. Wtedy wszystkie komputery i telewizory w domu będą z miejsca zabezpieczone, a wykorzystasz tylko jeden z przysługujących slotów. Smartfona zabierasz wszędzie ze sobą, więc tam warto mieć samą aplikację zainstalowaną. Router z VPN zabezpieczy cały dom przed złośliwymi stronami, zablokuje reklamy oraz śledzenie. Jest tu również opcja wymuszenia bezpiecznego protokołu HTTPS na wszystkich odwiedzanych stronach, co jest jak najbardziej świetnym dodatkiem. Tak wyjątkowa cena dostępna jest jedynie w momencie, gdy zdecydujemy się na wykupienie usługi z góry na całe dwa lata. I owszem, jednorazowo jest to. Całkiem wysoka kwota, ale jeśli coś ci się nie spodoba, nie będzie to u ciebie działało zgodnie z oczekiwaniami, to masz 45-dniową gwarancję pełnego zwrotu pieniędzy, więc nie ryzykujesz nawet groszem. A w tym czasie i tak możesz poużywać i faktycznie sprawdzić, czy i jak ci się podoba ta usługa. Nawet jeśli dzisiaj nie masz funduszy, aby szarpnąć się na taką dwuletnią subskrypcję, to zainstaluj darmową wtyczkę lub co lepsze, skorzystaj z ich darmowej przeglądarki. Co prawda, jest tam tylko kilka lokalizacji do wyboru. Serwery przydzielone dla tej darmowej wersji też nie są za szybkie, ale zobacz, nikt od ciebie niczego nie wymaga i możesz z nich korzystać tak długo, jak tylko zechcesz. Ten sposób szyfrowania działa tylko przez przeglądarkę, reszta systemu pozostaje niezabezpieczona, więc warto o tym pamiętać. Jeżeli kiedyś zdecydujesz się na pełne zabezpieczenie swoich urządzeń, to wtedy aplikacja dedykowana już z pełną subskrypcją ci w tym jak najbardziej pomoże. Jak już zdążyłem wspomnieć na początku, żadna usługa VPN nie jest idealna. CyberGhost też ma swoje wady, o których musisz wiedzieć przed zakupem. Otóż choć CyberGhost powszechnie polecany jest właśnie do streamingu, to w ostatnim czasie wzrosła problematyczność z sugerowaniem Netflixowi, że łączymy się niby z Polski, gdy w rzeczywistości przebywamy poza granicami kraju. Sprawnie działa próba zasugerowania Netflixowi, że jesteśmy chociażby w Stanach, co autentycznie powoduje, że uzyskujemy dostęp do zdecydowanie większej biblioteki tytułów. To działa, Natomiast to przekręcenie w drugą stronę już troszkę gorzej. Jest to problem, ale nie wydaje mi się, aby był on jakiś znaczący, skoro mając Cyberghosta można skorzystać ze sporo lepszego streamingu, z lepszą jakością i w sumie mieć dostęp do każdego filmu i serialu. Po więcej szczegółów już teraz zapraszam moich patronów na Discord, zostaw łapkę i komentarz, jeśli chcesz, abym stworzył dedykowany materiał o tej aplikacji. Do następnego!